Za nami już dwa odcinki z pomiarem siły uciągu, na których pokazaliśmy, jak Ursus C330 i Airbus 3055 radzą sobie z naszym dynamometrem. Przed nami kolejne ciągniki, które chcemy przetestować, jak Fendt 1000 czy Ursus ciężkiej wagi. Wszystkie porównamy w tych samych warunkach i tymi samymi narzędziami. Nasza lista siły uciągu korbanek zapełnia się pomału nowymi modelami ciągników. Możecie na niej porównać pomiar siły uciągu między ciągnikami nowymi, jak i używanymi. Specjalnie na Waszą prośbę dodaliśmy tabelę porównawczą wyników, prędkości maksymalnej, promienia skrętu i wagi. Jeśli chcesz dokładnie i na spokojnie przeanalizować te wartości, wejdź i zobacz je na naszej stronie internetowej w linku pod filmem. Producenci ciągników produkują traktory do używania z maszynami, gdzie potrzebny jest uciąg. Ale nie podają żadnej miary, ile ich ciągnik może realnie uciągnąć. Podają jedynie moc silnika w koniach mechanicznych. Ale moc nie ma realnego odzwierciedlenia przy pracy pociągowej. Taką miarą jest jedynie siła uciągu. Regularnie na naszym kanale będziemy testować dla Was różne ciągniki rolnicze. Ty również możesz udostępnić nam swój ciągnik. My go sprawdzimy dla Ciebie. Wystarczy, że zapiszesz się w formularzu w linku pod filmem. Do pomiaru użyjemy mocny dynamometr marki Crosby, mierzący siłę uciągu do 55 ton z dokładnością 0,3%. Wyniki pomiaru siły uciągu wszystkich ciągników podajemy w tonach. Na YouTubie jest trochę filmików pokazujących próbę pomiaru siły uciągu. Ustanowiliśmy nasze stanowisko pomiaru zrobić na kostce brukowej, dzięki czemu każdy testowany ciągnik będzie doświadczać w tych samych warunkach sił działających na nasz dynamometr. Da to możliwość porównywania ciągników między sobą, zawsze w tych samych zbliżonych warunkach. Na polu przeprowadzenie takiego testu zawsze będzie miało zmienne czynniki. Miękka gleba czy zakopywanie się opon nie da możliwości powtarzalności testu. Dlatego wolimy robić ten test na utwardzonej powierzchni, bo będziecie mogli rzetelnie porównać testowane ciągniki. Taki polski test DLG. Do testu uciągu wykorzystamy belkę holowniczą, zamocowaną na dolnym zaczepie równolegle do podłoża. Robimy to dla bezpieczeństwa, bo na górnym zaczepie maszyny mają tendencję do podnoszenia przodu. Ciśnienie w oponach ustawiliśmy na 1,6 bara dla ciągników na oponach radialnych, a 1,1 bara dla ciągników na oponach diagonalnych. Opony diagonalne mają trochę gorszą powierzchnię styku z podłożem, szczególnie gdy są mocno napompowane. Zmniejszenie ciśnienia trochę poprawi ich parametry przyczepności. Zadbamy też, aby stanowisko pomiaru zawsze było wyczyszczone z zanieczyszczeń, dzięki czemu każda maszyna ma powtarzalne warunki. Zobacz, jak Krzysztof sprawnie posługuje się szczotką drucianą i miotłą. Przydałby mi się taki w domu. Idziemy. Do pomiaru ciśnienia używamy manometru do opon, do kupienia na naszym sklepie internetowym. Obroty silnika ustawimy na około 1800 na minutę. Okej, ale jaką maszynę będą testować dziś chłopaki? Będzie to fabrycznie nowy Airbus 2025 z 2022 roku, na który jest 7 lat gwarancji bez limitu motogodzin, z całkowicie standardowym wyposażeniem. Liczba cylindrów? 3. Pojemność skokowa? 1532 cm3. Moc? 25 koni mechanicznych. Masa testowanego ciągnika, promień skrętu i prędkość maksymalna zobaczysz jako kolejne testy w dalszej części tego filmu. Ogumienie z przodu to 260x70 R16. Szwedzkiej marki Trelleborg, stan to 100%. Ogumienie diagonalne na tył to 280x85 R24, także Trelleborga, stan to 100%. Temperatura powietrza to około 12 stopni Celsjusza. Czas na rozgrzewkę. Ciągnik zostaje rozgrzany, a konkretnie skrzynia biegów, do temperatury około 60 stopni Celsjusza na hydraulice. Używamy do tego naszego przepływomierza, żeby mieć pewność, że maszyna jest odpowiednio rozgrzana. Teraz możemy przejść do testu siły uciągu. Rozpocznijmy test siły uciągu 2x4 na dolnym zaczepie. Chłopaki zapinają pierwszy bieg na tak zwanym żółwiu, co w ciągniku Airbus daje około 2 km na godzinę mierzone według GPS.
pomiar przy pierwszych dwóch pełnych obrotach koła wyniósł średnio 0,9 tony. Zapiszmy to na naszej liście siły ciągu w kategorii 2x4. Zastanawiasz się, co się stanie, kiedy zwiększymy prędkość na 4 km na godzinę, czyli na trzeci bieg? Zobaczymy, jaki wpływ ma prędkość na siłę ciągu. Wynik to 0,8 tony. O kurczę, znowu potwierdza się, że zwiększenie prędkości zmniejsza siłę ciągu. Rozpocznijmy teraz najważniejszy test siły ciągu. 4x4 na dolnym zaczepie. Chłopaki zapinają pierwszy bieg na tak zwanym żółwiu, co w ciągniku Arbos daje około 2 km na godzinę, mierzone według GPS. W pierwszych dwóch pełnych obrotach koła wyniósł średnio 1,47 tony. Tak naprawdę ciągniki z napędem 4x4 pracują zawsze z włączonym napędem podczas prac polowych, bo jak widać dają znacznie większą siłę ciągu. Zapiszmy zatem ten wynik na naszej liście sił ciągu w kategorii 4x4. Przejdźmy teraz do tylnego tuza. To on jest najważniejszy dla ciągnika, bo na nim zawiesza się najważniejsze narzędzia. Ile udźwignie Arbos 2025? Przekonajmy się! Tylny tuz w ciągniku Arbos 2025 z 7-letnią gwarancją według wskazań dynamometru udźwignie 1,5 tony. Co za wynik! Taki mały, a taki mocny. Tak, ale nie wiem czy wiesz, podczas naszych testów wygiął uszy zaczepowe, belki do pomiaru udźwigu. Wow! Zapiszmy zatem ten wynik na naszej liście sił ciągu tylnego tuza. A ile waży dziś testowany ciągnik? Użyjemy do tego wagi mającej zakres do 35 ton obciążenia maksymalnego. Terminal wagowy to dobrej jakości miernik Ringstrom o działce odczytowej co 10 kg. Czas, aby Arbos 2025 wjechał na wagę. Waga wskazała 2060 kg. A jaki promień skrętu ma Arbos 2025 z 7-letnią gwarancją? Chłopaki wjadą na nasz plac i po wykonaniu koła na maksymalnym skręcie zmierzą miarą, jaką ma średnicę. Średnica koła, jaką zrobił Arbos 2025, wynosi 8,60 m. Więc promień skrętu w tym ciągniku to 4,30 m. Świetny wynik. Ja zawsze czekałam na ten test, czyli test prędkości. Chłopaki uwielbiają swoje samochody i mają bzika na punkcie osiągów. A jak jest z ciągnikami? Sprawdźmy to na drodze w Tarnowie Podgórnym. Tu jest nasza główna siedziba i mamy świetny odcinek asfaltu, na którym możemy przetestować prędkość maksymalną. Przełączmy się teraz do Dawida, który przeprowadzi ten test. Czas przetestować prędkość maksymalną tego ciągnika. Do tego celu użyjemy aplikacji o nazwie Speedometer, która pokaże nam dokładnie, jaką prędkość maksymalną osiągnie Arbos 2025. Czas wrzucić pierwszy bieg i wytestować ten ciągnik, ile tak naprawdę może pojechać. Więc dodajemy gazu i na odcinku, na którym jest lekko pod górkę, sprawdzimy jego prędkość maksymalną.
Arbos 2025 z 2022 roku osiągnął prędkość maksymalną 29 km na godzinę. Wow, Dawid nie boi się testować maszyn do ich skrajnego limitu. Dawid zajedzie każdą maszynę. Nasi widzowie zastanawiają się, czy ciągniki produkowane w Chinach są dobrej jakości. Według wielu osób obecnie jakość ciągników z Chin jest na takim samym poziomie jak ciągników z tak zwanego Zachodu. Tak, potwierdza to fakt, że coraz więcej renomowanych producentów przenosi tam swoje fabryki, takie jak Klas czy Massey Ferguson. Dokładnie tak. Koszty wytworzenia są dużo niższe, a jakość produkcji na tym samym poziomie, jakie te renomowane marki akceptują w swoich europejskich fabrykach. Ten sam trend dotyczy marki Volvo, Mercedesa, Audi i Volkswagena. Nawet japońska marka Toyota produkuje w Chinach swojego Land Cruisera. O kurczę, ty mnie bardzo zaskoczyłaś. A czy wiedziałeś, że największym partnerem handlowym Niemiec są Chiny? Serio? A co oni od nich tak dużo kupują? A czy wiedziałaś o tym, że Polska importuje najwięcej towarów z Niemiec? 248 miliardów złotych z Niemiec, 174,1 z Chin, a następnie z Rosji 69,1 miliarda. Czyli Polacy przekonali się już do towarów wyprodukowanych w Chinach? Tak, bo doskonale wiedzą, że ich iPhony, drony czy samochody są tam produkowane. A dziś również ciągniki i kombajny najlepszych marek. Jestem pod wrażeniem i teraz już wiem, skąd ta popularność marki Arbos na naszym rynku. Arbos w Polsce reprezentowany jest przez firmę Korbanek. Obecnie jest promocja. Do końca roku, kupując Arbosa, dostaniesz 7-letnią gwarancję bez żadnych limitów i możliwość kupienia go z ładowaczem czołowym Hydramet za pół ceny. Tego jeszcze nie widziałam u nikogo w branży. Bez dodatkowych opłat, super. Naprawdę? Jestem pod wrażeniem. Tak, sprawdź koniecznie szczegóły z tej okazji, klikając link pod filmem. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, jaki ciągnik chcesz, żebyśmy przetestowali dla Ciebie w kolejnym filmie. A może chcesz udostępnić nam swój ciągnik do testu siły ciągu? Zgłoś się w formularzu zamieszczonym w linku pod filmem. Odezwiemy się do Ciebie i ustalimy szczegóły.